Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy ogólnopolski zjazd użytkowników systemów Compu Group Medical. Ale o rozpoczęcie tego zjazdu poproszę prezesa pana Waldemara Grudnia z CGM Polska. Zapraszam i proszę o brawa. Serdecznie witam Was wszystkich tutaj zgromadzonych. Cieszy mnie, że tak liczne grono znalazło czas dla nas, tak żebyśmy się wspólnie spotkali, porozmawiali, żebyśmy mieli szansę pokazać Wam nasze produkty, nasze wizje, nasze pomysły na to, jak chcemy ukierunkować nasze rozwoje. Wróciliśmy do konwencji, którą mieliśmy parę lat temu, spotykania się z naszymi klientami bezpośrednio. Jak widać, atmosfera jest dosyć żywa, liczba dyskusji, której tutaj ta się toczy, naprawdę jest czymś wspaniałym. Poruszane tematy na przykład na tej konferencji, czyli temat sztucznej inteligencji, czyli czegoś, co aktualnie jest na topie w medycynie, jest tematem bardzo atrakcyjnym, ponieważ takich rozwiązań w połączeniu z systemami HIS w szpitalach jak do tej pory nie widać za bardzo na rynku, więc wejście z nimi, z tymi rozwiązaniami generalnie do szpitali, propozycje firmy CGM do tego, żeby w ogóle zacząć dyskusję, jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że takie spotkania pozwalają na to z jednej strony na poznanie funkcjonalności systemu, ale również to, co jest myślę, że najbardziej istotne tutaj w naszym działaniu, jest możliwość w pewien sposób wpływania na rozwój tych aplikacji, które firma nam dostarcza. Spotkanie branżowe, takie jak dzisiaj mamy w ramach wszystkich użytkowników systemu CleanNet, jest niezwykle istotne, dlatego że jesteśmy w stanie wymienić się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania w różnych szpitalach, w różnych organizacjach, funkcjonowania tego samego systemu informatycznego, z którego korzystają nasi pracownicy. Można zobaczyć nowe funkcjonalności systemu, można zapoznać się z ofertą partnerów i dzięki temu jakby zaproponować nowe rozwiązania dla pracowników, tutaj na przykład Centrum Onkologii w Bydgoszczy albo też innych szpitali. Znaczy, ja jestem wielkim zwolennikiem depapieryzacji szpitala w ogóle, więc mnie interesują wszystkie procesy, które pozwalają usunąć papier. My najbardziej w tej chwili czekamy na rozwiązania dotyczące podpisu biometrycznego, a więc możliwości podpisania dokumentów przez pacjenta i żeby nie było potrzeby gromadzenia tych dokumentów w systemie. Wymieniamy wiedzę, wymieniamy pomysły, wymieniamy nasze potrzeby, poznajemy nasze możliwości, nasze oczekiwania, czym większa debata, czym większe grono, czym lepsze są efekty. Naszą tradycją, którą kultywowaliśmy zanim nas pandemia niestety wbiła z tego rytmu, było wręczanie nagród dla szpitali, które w swoim sercu miały rozwijanie z siebie poprzez rozwijanie informatyki. Także te szpitale naprawdę są dla nas są najważniejsze, bo budujemy wspólnie Waszą przyszłość i sukces. Głosowanie nie było gdzieś tam potajemne, nie robiła tego żadna sztuczna inteligencja. To Wasi pracownicy, użytkownicy naszych systemów, którzy zarejestrowani są na systemie CGM Connect, głosowali na te projekty. I ono robi się jeszcze brawa, takie jest oto nagrodzeni podczas tej właśnie gali. Takie imprezy chcemy organizować i spotykać się z naszymi klientami i rozmawiać.